Mówi się, Jacek Sobola, witam w szybkich mediach. Jest wtorek, 22 sierpnia, 15 minut po godzinie 9. To nie jest pogoda dla grubych ludzi. 22 stopnie mam za oknem. ...43,40%. Źle odbiera start przedstawicieli agronomii z list Koalicji Obywatelskiej. Dobrze ocenia taki pomysł 34,9%. To jest badanie Ibrisu dla Polsatu. Co tam jeszcze z ciekawostek? O, na przykład taki cytat. To całe referendum nie jest po to, żeby Polacy odpowiedzieli na te pytania, bo pani doskonale wie, że na każde z tych pytań odpowiedź będzie tak. Tak dzisiaj powiedziała polityczka Platformy, wicemarszałkini Sejmu, prawdziwa prezydent, kandydatka do Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. No akurat w jej przypadku to nie jest kwestia tego, że ostatnio taki mamy klimat. No nic, w każdym razie, żeby nie było, ja polecam przyjmowanie płynów. Proszę państwa, Raków Częstochowa przegrywa w Sosnowcu z tą Kopenhagą, no, ale wiadomo, że prawdziwi mistrzowie to grają w środy, tak? Jutro jest pucharowa środa, jutro w kioskach jest tygodnik. W najnowszym numerze tygodnika Gazeta Polska, dostępnym w sprzedaży od środy, od 23 sierpnia, szczególnie polecamy tekst okładkowy Grzegorza Wierzchołowskiego, jak Wołoszański ujawniał SB homoseksualistów. Kontakt operacyjny Rewo, liderem listy KO. KO Rewo, liderem listy KO. Taki jest tytuł na okładce. Tam stoi takich dwóch dżentelmenów w białych koszulach. Tylko no, proszę pokazać tę okładkę. Jeden z tych dżentelmenów to jest właśnie ten Rewo, a drugi to jest Chyży. No zaraz te kino państwu pokażę, jak wygląda ta okładka. Co jest jeszcze w tygodniku? Artykuł Piotra Lisiewicza o spotkaniu Balcerowicza. O, bardzo uprzejmie dziękuję. Artykuł Piotra Lisiewicza o spotkaniu Balcerowicza z Mentzenem. Jest też o proputinowskiej parzie zdrajców i aplikacjach, na które szczególnie powinni uważać rodzice. Temat numeru. Jak Wołoszański ujawniał SB homoseksualistów KO Rewo, liderem listy KO? 24 maja 1988 roku Bogusław Wołoszański przekazał opiekującemu się nim oficerowi wywiadu PRL o pseudonimie Brick informacje na temat znanego dziennikarza telewizyjnego pełniącego wówczas funkcje dyrektorskie w TVP. Miał on zostać według nieoficjalnych informacji następcą Wołoszańskiego na stanowisku korespondenta mediów PRL w Londynie. Podczas tego i następnego spotkania Rewo, jak wynika z wewnętrznych dokumentów SB, miał przekazać szczegółowe informacje na temat homoseksualnych skłonności dziennikarza, między innymi dotyczące jego związku z bardzo znaną osobowością telewizyjną. To nie jedyna taka historia. Wołoszański donosił też SB o homoseksualnych skłonnościach dziennikarza BBC. To ujawnia Grzegorz Wierzchołowski. Bardzo uprzejmie dziękuję, już na pewno wszyscy skojarzą i będą wiedzieli, po czym nas poznać. Co poza tym w numerze? Za Konfederacji będzie jak za Balcerowicza. Mentzen już się z nim spotkał, lider Konfederacji z realizatorem planu Sorosza. Samobójstwa rolników, gigantyczne bezrobocie, zniszczenie fabryk, upadek wielu nowych prywatnych firm, spadek PKB o ponad 20%. Uwłaszczenie komunistycznej nomenklatury, gigantyczne afery, to wszystko Polacy przeżyli w czasie reformy Leszka Balcerowicza na własnej skórze. Co mówi dziś o polskiej polityce Balcerowicz? Program gospodarczy Konfederacji jest najbardziej racjonalny, stwierdził w kwietniu 2023 roku. Przyznał też, że spotykał się ze Sławomirem Mentzenem. Pytany o to przez Radio Z, odpowiedział, że ani on, ani Mentzen nie nadają się do luźnych pogawędek. Starałem się spotykać z ludźmi, którzy są interesujący, ale z którymi poglądami nie muszę się w 100% zgadzać. Tak się tłumaczył, o tym pisze Piotr Lisiewicz. Zdradził swoich ludzi dla miejsca w Sejmie, tylko Rosja, jak zawsze zadowolona. Michał Kołodziejczak, twórca i założyciel Agrounii, jest jedynką Koalicji Obywatelskiej w Koninie. Wielu jego dotychczasowych zwolenników uznało pójście pod skrzydła Donalda Tuska za zdradę, bo pozujący na obrońcę polskiej wsi polityk obiecywał twarde rozliczenie całej klasy politycznej. To koniec nowego Andrzeja Lepera, tak pyta Jacek Liziniewicz. Aplikacje nafaszerowane groźnymi pułapkami, rodzic musi być czujny, gdy dziecko jest online.
Nastolatkowie spędzają mnóstwo czasu w internecie i wrzucają do sieci ogrom informacji o sobie, a to prosta droga do kłopotów. Nowe, jeszcze groźniejsze ryzyko stwarza sztuczna inteligencja, bo umożliwia przestępcom podszywanie się pod dowolną osobę, nawet rodzica dziecka czy szkolną przyjaciółkę. Największym zagrożeniem są aplikacje, które zdobywają informacje na temat młodych ludzi i ich zachowań. To potwierdza minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. O tym czytamy w tekście Grzegorza Brońskiego. Polska kolejnym celem Putina... To tytuł analizy profesora Piotra Grochmalskiego. U podstaw długofalowej agresji skierowanej przeciw Warszawie tkwi nienawiść Putina do Polaków, nieustępująca w intensywności nienawiści Stalina do naszego narodu. W swoich kalkulacjach opierał się on na przekonaniu, że istnieje w RP wpływowa grupa społeczna posiadająca potencjał zdrady narodowej, identyfikowana z tą częścią elit, które uległy głębokiej sowietyzacji w czasie rządów Moskwy w Warszawie. Skalę zjawiska duchowego rabstwa od rosyjskiego rap, niewolnik, wobec Rosji ujawnił zamach smoleński. Trafiło na czołówki światowych mediów po raz drugi w ciągu paru ostatnich lat, choć ani nie ma władzy, ani urodą nie grzeszy. Putintern, czyli zachodni politycy za petroruble, parada zdrajców. Słynna panna młoda z Austrii, z którą tańcował Władimir Putin, poszła w ślady wielu byłych zachodnich decydentów i zdecydowała się nie tylko brać od Moskwy pieniądze, ale nawet zamieszkać w Rosji. O tym pisze Antoni Lepczyński. Jest też o rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, o bandyckiej zmowie. Okoliczności zawarcia tego paktu przypomina Tomasz Mysłak. No i o klejnocie sprzed czasów faraonów, o tym skarbie świętokrzyskiego. O tym pisze Jacek Liziniewicz. Proszę szanownych państwa, no markotny jestem, bo to jest tak, że państwo pamiętają, jak ja protestowałem, że oni ten reset to puszczają w poniedziałki, to całe TVP Info zlikwidować, jak mnie załatwiło. No i tylko przecież ten chyżeruj tego nie oglądał, a tak to cała reszta. No, no więc poszli mi na rękę, wysłuchali moich protestów i teraz to jest we wtorki. Tak, dzisiaj się zaczął. Dzisiaj się zaczął drugi sezon. No już trwa od tam 12 minut. Do 21.10 to nadają we wtorki. Jak ktoś nie oglądał rozmowy z autorami u Katarzyny w punkcie, no jakby byli znowu Rachoń i Cęckiewicz, to serdecznie polecam na YouTubie. Jest ta rozmowa do obejrzenia, o czym będzie ten drugi sezon, ten dzisiejszy odcinek. W Republice, przypominam, dzięki uprzejmości TVP Info zlikwidować, nie, to cały TVP, emitujemy pierwszy sezon. Zawsze w sobotę o 20, a potem jest powtórka w niedzielę, więc tak można sobie odświeżyć, co było w pierwszym, oglądając drugi. Dzisiaj się odbył proces cywilny. Przepraszam. W którym pozew naszemu naczelnemu wytoczył pan marszałek Senatu profesor Tomasz Grodzki. Sąd po pytaniach do stron zabronił rejestracji mediom, więc no chociaż sprawa niby nie jest tajna, więc ja nie mogę państwu niczego pokazać pod karą główną. Powoda reprezentowali mecenas Michał Wawrynkiewicz oraz mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, a pełnomocnicy pozwanego to mecenas Sławomir Sawicki oraz mecenas Andrzej Lewmilski. Dzisiaj w charakterze świadków zeznawali Adrian Nijak z TVP Szczecin oraz Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin. Obaj przypominali swoje materiały prasowe dotyczące przyjmowania łapówek przez Grodzkiego. Redaktor Duklanowski przekazał, że mimo prób dotarcia do marszałka Senatu, ten nie chciał się odnosić do szeregu publikacji o korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Nam w sprawie przesłuchano już dziesiątki świadków, zdołano ustalić zdarzenia korupcyjne, z których w międzyczasie część uległa przedawnieniu, ale tylko część. Pan marszałek Grodzki przedstawił świadków, którzy mówili o nim w samych superlatywach, najbardziej gorliwie pana marszałka Tadeusz Staszczyk. Przez absolutny przypadek, były funkcjonariusz UB, który donosił na własną żonę. Dzisiaj ostatecznie to przesłuchanie rektora Duklanowskiego zostało przerwane w trakcie.
I sędzia, przepraszając, że wyznacza taki termin, wyznaczyła kolejną rozprawę. Przepraszam, się śmieję. Na przyszły rok, na 17 października 2024 roku, na godziny poranne, 8:30, żeby nie było. Dzisiaj pan mecenas reprezentujący Powoda, pan mecenas Michał Wawrinkiewicz, pytał o to, czy redaktor Duklanowski jest Sakiewiczem na ty. No muszę powiedzieć, że mi to trochę zaniepokoiło, bo ja jestem z Sakiewiczem na ty już kilkadziesiąt lat. No. Do głowy nie przyszło, że to może być takie obciążające w sumie, tak. Nie wiedziałem, no. Ale może przejdziemy na pan, no, kto wie. Dzisiaj o 20 w najstarszym kinie w Warszawie, w kinie Atlantik, odbyła się oficjalna premiera filmu Naszość tylko dla nienormalnych. Ten film od piątku wchodzi do takiej normalnej, regularnej dystrybucji w kinach w całej Polsce. To może na przykład z tej okazji przejdziemy na pan. Kto wie. To jest oficjalna premiera filmu Magdy Piejko. Tłumy na tych przedpremierowych pokazach w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni sprawiły, przekonały tego amerykańskiego dystrybutora, że ten film może podbić polskie kina. Ludzie, którzy go oglądają, bawią się fantastycznie. No i co jest zupełnie nadzwyczajne, to są ludzie stanowiący przegląd całego społeczeństwa. Tam niezależnie od wyznawanych poglądów wszyscy płaczą ze śmiechu. No bo się okazało, że to jest taka historia ponadczasowa, to jest historia całego pokolenia, to co nakręciła Piejko. Surrealistyczne happeningi naszości śmieszą do dziś, bo jak tu się nie roześmiać, kiedy na wiec partii SLD przybywają kosmici, którzy zawinięci zostają do radiowozów, a w odwecie podają policjantów do prokuratury za połamanie czołków i kradzież kosmicznej plazmy. Tak, także cała Polska od piątku będzie uchachana. No, ja się martwię, bo ja przecież z tymi wariatami też jestem na ty, więc no nie wiem. Zobaczymy, jak to się wszystko, proszę państwa, potoczy. Nasz naczelny dzisiaj pytamy w tym TVP Info zlikwidować o to, co zrobił Tusk w sprawie referendum, czyli o to uroczyste unieważnienie. Powiedział, że niestety najważniejszy program Platformy Obywatelskiej to jest likwidacja realnej demokracji. Oni chcą przenieść ciężar decyzyjności poza Polskę, w związku z tym trzeba odebrać Polakom prawo głosu i oni to robią kawałek po kawałku. TSUE sam poszerzył swoje uprawnienia w taki sposób, że tego nie ma w żadnych traktatach. Oni decydują już o wszystkim. Puszczę Białowieską nam zniszczyli, bo ten pomysł z ochroną kornika doprowadził do tego, że teraz mamy milion chorych drzew, chcieli wykończyć też turów i wiele innych rzeczy. To samo Komisja Europejska, która zajmuje się w tej chwili skłócaniem nas z Ukrainą. To jest wkraczanie w kolejne obszary naszego życia, żeby odebrać nam wolność. Ale najpierw trzeba im dać do tego jakieś uprawnienia. Wprawdzie pan Tusk obiecał, że będzie to robił siłą. Już widzimy, do czego jest potrzebny pan Kołodziejczak. O tym Kołodziejczaku to my jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale ponieważ tego w TVN-ie na pewno nie pokażą, to powiem państwu, co powiedział premier Morawiecki w takiej transmisji live na Facebooku, bo on tam mówił o wyprzedaży majątku narodowego. To jest to pierwsze pytanie tego referendum, na które odpowiedź, jak powiedziała Kidawa Błońska, brzmi 4 razy tak. Premier przypomniał, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej wyprzedali majątek o wartości 58 miliardów złotych. Zastanawiał się, na co poszły te pieniądze. Może jakiś program społeczny był zrobiony, a może dwie wielkie autostrady wybudowano za te blisko 60 miliardów złotych, tak pytał. Oni te pieniądze przejedli, skonsumowali. Nie ma żadnych wielkich korzyści, bo dług do PKB rósł cały czas, a deficyt budżetowy był rekordowy, blisko 8% przez 5 czy 6 lat. W czasach ich rządu Komisja Europejska nakładała na Polskę procedurę nadmiernego deficytu i oni nas będą uczyć zarządzania finansami publicznymi. Przecież właśnie jak naprawiliśmy finanse publiczne, to okazało się, że są środki nie z wyprzedaży majątku, ale z zabranych pieniędzy mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym, którzy świetnie się mieli w czasach
Tuska w czasach ministra finansów Rostowskiego. Premier opowiadał, że tony pism przychodziły do KPRM. Widać było brak reakcji ówczesnego premiera na tę dramatyczną sytuację w sektorze finansów publicznych. Dlatego pokazujemy całokształt. Tu wewnętrzni jątrzyciele, tu po wschodniej stronie grupa Wagnera i Łukaszenka, a po stronie zachodniej mamy grupę Webera, który też robi wszystko, żeby obalić rząd PiS i żeby powołać władzę, która będzie słuchała Niemców, słuchała biurokracji europejskiej. Taka władza nie będzie działała na rzecz dobra wspólnego, na rzecz solidarności polskiej międzypokoleniowej. Dowód, a czy były jakiekolwiek czternastki albo trzynastki dla emerytów w duchu solidarności międzypokoleniowej? Nie przypominam sobie. A czy były emerytury bez podatku? Nie przypominam sobie. A czy waloryzacje wynosiły, tak jak w naszym przypadku, 200-250 zł? Seniorzy mówili, że były waloryzacje 2,40 zł. To są antydemokratyczne ośrodki. Pan Weber, pan Tusk ze swoją świtą, ze swoim akolitą i sojusznikiem. Tym antydemokratycznym siłom naszej antydemokratycznej opozycji trzeba powiedzieć, że my wierzymy w demokrację, my wierzymy w referendum, wierzymy, że pytania referendalne mają ogromny sens. Nie chcemy nigdy więcej wyprzedaży majątku narodowego. Dzisiaj Orlen przyciąga 41% zysków z zagranicy. To znaczy, że do Polski przyciąga 41% zysków, czyli zabiera je z zagranicy i te pieniądze służą Polsce. Na przykład 14 miliardów złotych przekazanych przez Orlen na rekompensaty wysokich cen gazu. Właśnie dlatego dzisiaj gaz jest dużo tańszy dla gospodarstw domowych oraz dla firm, bo mamy potężne koncerny, które są częściowo kontrolowane przez Skarb Państwa, ale zachowują się rynkowo, są bardzo sprawne, mają dobre wyniki i mogą współtworzyć naszą gospodarczą tkankę. No to wszystko są takie informacje, których absolutnie w TVN-ie nie mogą podać, no bo przecież by te lemingi na zawał padły. Ja zaraz jeszcze Państwu dopowiem, co tam premier, odpowiadając na różne pytania, powiedział. Pan Andrzej ze Słupska. Kłaniam się, panie Andrzej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Ja pierwszy raz się dodzwoniłem. Tak często łączyłem się i nigdy nie mogłem się dodzwonić, ale teraz się udało, jakiś cud się stał. Panie Jacku, ja powiem, przeżyłem troszkę na tym świecie. Jestem za PiS-em całkowicie, za tym rządem, ale rząd w ogóle pod względem praworządności, pod względem, prawda, nic nie może zrobić z tymi draniami. Dlaczego ten bandyta, dlaczego ten zdrajca, dlaczego ten konfident chodzi po polskiej ziemi? Czy nie ma odpowiednich służb, żeby z nim zrobić porządek? Z tym Tuskiem cholernym, co on wyprawia? Dlaczego ten rząd nic nie robi? Przecież oni chodzą po głowie, depczą nam i nic z tym nie można zrobić, z tymi sądami, z takimi draniami, jak ta parszywa dwunastka, czy euro dopotowani tak zwani. Przecież taki ten Biedruń, no to przecież to jest, nie ma słów. Dlaczego oni tak szkalują tą Polskę i nic, żadne służby polskie z tym nie mogą zrobić? Dlaczego tak pozwalają po głowie chodzić? Jedyna służba, która z tym coś może zrobić, to jest naród, to jest społeczeństwo, to są obywatele. Przy czym nie ci ERP, o których pan wie, ja rozumiem, tylko my wszyscy. I tak, my ich możemy załatwić. My możemy ich załatwić. Kartką wyborczą możemy załatwić. To jest najprostsze rozwiązanie. Panie Jacku, jak klaszą temu draniowi, temu mordercy. Ale oczywiście, że tak. No jak oni słyszą to, co on im obiecuje, tym SB-kom, że im przywróci te wszystkie zabrane przywileje, no to pewnie, że mu klaszą. Dobrze, ci ludzie to są chyba nienormalni. Im rozum odbiera w ogóle. Nie, to jest podzielona Polska. To jest tak, że to jest, no cały czas no. To tutaj obrabiamy. Tyle co on złego, narobił dla naszego narodu, dla nas Polaków. To jest tragedia. Odpowiednich służb, plują na policjantów, ten Frasyniuk, ten podły drań, jak on tak to jest, może. To wszystko, co pan mówi, jest obrzydliwe, jest okropne. Ja się z panem zgadzam, tylko to jest tak, że właśnie dlatego powinniśmy iść na te wybory i liczyć na to, że w końcu
No, jak i wiemy, że my to zrobią z tym porządek. No. To się tak od razu tylko, nie da. Nie było lustracji, tylko... nie było dekomunizacji i to na składzie. To jest fatalne. Taki komów, ten Miller, stary, przecież troszkę co? Żyje na tym świecie. Niech powie, gdzie są pieniądze za więzienie, za kikuty. Bo co mówił z Kwachem, że nie było żadnych więzień. Gdzie te pieniądze są od Amerykanów za te więzienie, co były w Polsce? Pamięta pan, tak? No. To jest jedna z... Ja mówię o tym udziale tych byłych towarzyszy w naszym współczesnym życiu. To jest jedna z tych sytuacji, które mnie się nie mieszczą w głowie po prostu zwyczajnie, bo ja bardzo dobrze tamte czasy komuny pamiętam, bo przecież w nich żyłem. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Andrzeju. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Co tam premier powiedział jeszcze na temat mediów, odpowiadając na pytania widzów. Telekino, bardzo was proszę, pokażcie ten fragment, kiedy premier mówi o tych mediach wolnych od prawdy, oczywiście. Zresztą przypomina to państwu coś? Jak ktoś mówi, benzyna zaraz będzie po 15 zł. A kto mówił, że chleb będzie po 30 zł? Że węgla zabraknie z całą pewnością, że ludzie będą zamarzali. To akurat cytat z Gazety Wyborczej. Wiadomo, Gazeta jest przybudówką Platformy Obywatelskiej, jest właściwie organem Platformy Obywatelskiej, tak jak Trybuna Ludu była organem PZPR, tak Gazeta Wyborcza jest organem Platformy Obywatelskiej. No ale to jest oczywiście rzeczywistość, i z nią się trzeba liczyć. Natomiast pamiętam, że taki chyba tytuł był, czy podtytuł: zamarzający staruszkowie obalą rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mniej więcej jakoś tak to szło. Otóż wszystkie te głosy, pan Kołodziejczak, benzyna po 15 zł, pan Tusk, chleb po 30 zł, czy Gazeta Wyborcza o zamarzających staruszkach, to cytat. To są jątrzyciele, to są ci, którzy grają na strategię im gorzej, tym lepiej. Mają nadzieję, że będzie fatalnie, bo wtedy wierzą, że ludzie zdenerwują się na rządzących. Tak, no trudno się z panem premierem nie zgodzić w tej sprawie. Pan premier wspominał również o tym, że ten rząd to nie jest tak, że im się wszystko udaje. My nie jesteśmy bez winy, nie jesteśmy bezbłędni, ale chyba jednego nie można, jednak mam nadzieję, nam odmówić. Jak jest kryzys, to działamy, staramy się robić wszystko, aby ludziom było łatwiej. Wdrażamy tarczę antycovidową, jak był COVID, tarczę antyinflacyjną. Jak jest inflacja? No jak to naród oceni? Bardzo jestem ciekaw. Już za 50 kilka dni się przekonamy. Proszę państwa, bardzo uroczyście ogłaszam koniec pierwszej części. Krótka przerwa, zaraz wracamy. I w związku...